Witam wszystkich miłośników wędkarstwa oraz kanału Fishing Way. Pierwsza zasiadka w tym roku. Otwieram sezon sam, niestety. Jurek się pochorował. Miała być jeszcze jedna osoba, ale nie ma. Nie mogła przyjechać. Jacek ma dojechać dopiero około godziny 10. Także coś tam pokręcę z telefonu sam, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy czy trafią nam się jakieś fajne ryby. Czy jakiekolwiek ryby się trafią. Może tak, liczę na to. No i zobaczymy jak nam to dzisiaj pójdzie. Zapowiada nam się piękny dzień. Już taki raczej wiosenny. Za parę dni ta wiosna kalendarzowa. Na razie bez brania, ale dopóki jesteśmy nad wodą, szansa zawsze jest na jakąś rybkę, a więc będziemy oczekiwać jakichś fajnych brań. Przed chwileczką branie i napatoczył gdzieś się szczupak i niestety obciął zestaw. No trudno. Może jakiś karp też tam gdzieś podejdzie. Jak się kręcą szczupaki, to widocznie jest tam gdzieś drobnica. Zainteresowała się zanętą. Może i coś większego oprócz szczupaka też się tym zainteresuje. Słuchajcie, przed chwilą udało mi się złowić karpia. Nie jest jakiś tam pokaźnych rozmiarów. Zaraz wam go pokażę. Nawet go nie wyciągam z podbieraka. Tak zostaje, żeby jak najmniej miał kontaktu z podłożem, czy z matą, czy z rękami. Zobaczcie zaraz. To jest karpik, o którym przed chwilą wspomniałem. Musiałem odwrócić kamerę, żeby wam go pokazać. Wraca do wody. Jest pierwsza rybka. Sezon otwarty. No i w oczekiwaniu na kolejne branie. Słuchajcie, co mnie dzisiaj zaskoczyło. Mimo soboty i bardzo, bardzo ładnej pogody, na razie jestem na łowisku sam. No, jestem zaskoczony, czyżby wędkarze nie spodziewali się, że tak fajny może być ten poranek, a być może, że myślą, że mogą być jeszcze bardzo słabe brania z rana. I dlatego zostali w domu, może przyjadą później. No zobaczymy. Na razie jestem sam. Jest kolejna rybka. Tym razem już położyłem to na macie, bo powiem wam, odkażanie w podbieraku wygląda dosyć komicznie. Wyłączę na chwilkę, bo takie odkażanie też nie za specjalnie nam coś daje. Muszę zobaczyć, gdzie ta ranka jest. Rybka odkażona wraca do wody. No, jest to takie kręcenie z telefonu samemu. Jest taki, jaki jest, no ale żeby przynajmniej coś wam pokazać, że się coś dzieje. Nurkuje mi tam gdzieś w ten podbierak. Ale zaraz. O, proszę. Jest trzecia rybka, przed chwilą odkażona. I zaraz też wraca do wody. No szkoda, że nie możecie zobaczyć tych holi, które są też, które są esencją wędkowania.
Też ładny taki karpik, nie za duży, ale każda rybka cieszy. Odpłynął. Wiem, że wędkarzy to interesuje i zdarzają się dosyć często pytania, na jakich odległościach łowimy, na jakie przynęty. No to wiecie, no, my standardowo 40 metrów od brzegu. Tak łowimy, no, można bliżej, czemu nie? 40 metrów od brzegu, powiedzmy, ja tu teraz łowię na takiej głębokości gdzieś około 1,20 m, 1,30 m. Dno pokryte jakimiś glonami, bo co chwilę na koszyczku coś zielonego tam znajduję. Nie pasuje mi to specjalnie, ale tego miejsca nie będę zmieniał. No, trafiło się tu parę fajnych ryb, to i po co? Co zakładamy na hak, w zasadzie na hak, na bagnet. Mam tam żółtego dumbbellsa, próbowałem z pomarańczowym, ale jednak ten żółty sprawdza się tutaj najlepiej. Jest kolejny karpik, który tak samo jak i poprzednie wraca do wody. Zobaczcie, to już piąta rybka. Tylko zarzuciłem zestaw i od razu branie. Przed chwilą odkazić i wraca do wody. No i Andrzej, otwarcie sezonu i pierwszy. Nie, to nie jest, bo ja to tu. Jest ósmy. No aha, bo ja tu przyjechałem później, a ty już. Bo to nie jest to. Także zaraz go odkazimy. Andrzej go odkazi. Wraca do wody. No i do wody, panie, dawaj go do wody. A taki. No i pięknie. I uśmiech, panie, i co? I się dzieje. Uśmiech, bo ktoś może to nakręcić normalnie. Kończę dzisiejszą zasiadkę. Wyprawa udana. Nawet bym powiedział, że bardzo udało się złapać parę fajnych ryb. Co mogliście zobaczyć na filmie. Szkoda, że nie mogliście zobaczyć holi, bo to zawsze jest to najfajniejsze w tym wszystkim. Parę ryb też spadło. No ale trudno. Czasem też tak jest. Nie każdą rybę można wyciągnąć z wody. To na tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.